Bierzmy przykład. Pewnie. Ciekawe swoją drogą, czy taka męska szopa może powstać na przykład w Kędzierzynie Koźlu. Zespół Rebelianci przyjechał do nas. Mamy jakiegoś wójta, burmistrza Kędzierzyna Koźla na pokładzie, panowie? No, czy nie? Dzisiaj akurat nie. Witamy serdecznie. Nie dojechał. Nie dojechał. My przyjechaliśmy oczywiście z Opolszczyzny, z Kędzierzyna, z Krapkowic. Specjalnie do państwa. Najsłynniejszy polski zespół grający muzykę amerykańskiego południa. Czytam o was, że jesteście taką polską wersją ZZ Top. Okej, panowie, ale nad brodami trzeba popracować. No to przyjdzie z czasem, jak już będziemy do tych męskich do szop męskich na przykład szop, tak, to już będziemy mieli wtedy brody. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście jesteśmy takim chyba głównym reprezentantem w naszym kraju z Southern Rocka, bo w tym stylu gramy. Natomiast gramy tego amerykańskiego rocka z polskimi tekstami i takie właśnie utwory znalazły się na naszej najnowszej płycie, którą mamy taką płytę, dwie właściwie płyty dla państwa. Proszę zajrzeć na nasz profil facebookowy, tam informacje, jak można być szczęśliwym posiadaczem. A dlaczego właściwie amerykańskie południe? Amerykańskie południe, bo kochamy te riffy gitarowe. To właśnie mocne granie gitarowe, piękne brzmienia gitarowe i tą wolność w muzyce, tą energię, którą możemy przekazywać właśnie w muzyce rockowej, w muzyce southern rockowej. Tak właśnie stało się na tym krążku. 14 naszych autorskich utworów do polskich tekstów. Tomka Jamulkiewicza, Mirka Bochenka i Pawła Gabłońskiego. Muzyka Michał Borowiec właściwie wszędzie. wszędzie gdzieś tam dokładam oczywiście swojego udziału. Natomiast tworzymy wszyscy razem muzykę. No i płyta pięknie okraszona wspaniałymi artystami, których udało nam się zaprosić na nasz krążek do zagrania, no bo musimy się tu pochwalić. Zagrała na naszej płycie gitarzystka Michaela Jacksona, która przez 10 lat z królem popu współpracowała, Jennifer Batten. Zagrał wspaniały... Niesamowita biała grzywa, taka potężna. Dokładnie tak, to ona wyskakiwała na scenę. Tak. Zagrał wspaniały polski saksofonista Robert Chojnacki z Demono. Zagrał Jasiu Bożucki, klawiszowiec z Dżemu. No i zaśpiewał w jednym utworze Sebastian Riedel z zespołu Cree. Także zacne grono muzyków. Udało się ich zaprosić ku chwale ich i dziękujemy serdecznie za tą współpracę. No i zapraszamy do słuchania, bo to jest ta energia, ta moc właśnie rockowej muzyki. Ale żeby obraz amerykańskiego południa był pełny, to panowie powinni być właścicielami przynajmniej po Harleju. Prawdą jest jakoby, czy nie? Tak. Kto ma rączka w górę? No nie, niestety, nie, ma nie dysponujemy. Hej. Wolimy cztery kółka, szczerze mówiąc, bo... No, wie pani, chociaż Mustang jakiś. Wywrotka jakaś, to palce połamane i jak będą grać chłopaki? No tak, okej. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Co zagracie teraz? Pierwszy kawałek pod tytułem Łapanka do tekstu Mirka Bochenka i to będzie, czym rozpoczniemy. No to jedziecie. No to lecimy. No to proszę.